Okej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z The Walking Dead. Jak pamiętacie, w poprzednim zginęliśmy. Zginęliśmy z ręki właśnie tej baby. Tym razem spróbujemy wymyślić coś innego. Aby tutaj nie umrzeć, przeżyć i żeby coś tutaj pomóc, aby ona rzuciła nam ten pistolet. Można tutaj, może rzucimy jej w łeb tą, bo mamy jakieś pieniądze tam. O nie! Znowu niestety zabiła nas. Dlatego jeszcze raz kontynuujmy. Teraz trzeba będzie wymyślić coś innego. Myślę, że odejdziemy stąd. A tu się nie da stąd odejść, tutaj trzeba wejść. No to wchodzimy. Tylko co to, kurde? Teraz spróbuję się bardzo... No dobra. Aha, ja tu próbowałem dalej iść, a teraz można z nią porozmawiać. Odłóż broń, suko. O, pięknie, tam u góry, kto to jest? To jest chyba, jakbym miał na imię, nasz koleżka, tak? Matt. No, zbliżamy się do niej. Dobra, jeszcze raz z nią możemy porozmawiać. O kurde. To wybrałem złą odpowiedź. To raczej nie o taką odpowiedź tutaj chodziło. Dobra, muszę być grzeczny dla niej, bo jak ją, no tak, no w sumie o to ona jest u władzy, to ona ma broń, prawda? Dobra. Powoli. Dobra, spoczko. Dobra, musimy ją tylko troszeczkę wyżej poprowadzić na schody, a wtedy myślę, że Matt już się nią zajmie. Jeszcze jeden schodek. No, uwaga. No, jeszcze możemy z nią porozmawiać. No, już ją powinien złapać. Co jest? O, właśnie. Pięknie. Dobra, uratowaliśmy tą babkę. O nie. O! Kenny został postrzelony. Brought this on yourself. No, you did this.
All we wanted was a little gas to keep ourselves safe. Pięknie. I co teraz? Cool. Pięknie, Lee, dawaj go. O. A my tu ten generator wyłączyliśmy. Zebraliśmy pas. O nie. Ja przecież próbowałem, no co jest? Pięknie! Ma cela dziewczyna. Raz z jednej, raz z drugiej strony. Skurwysynu ty. Możemy go jeszcze tutaj? No dobra, już chyba wystarczy tego bicia. No i patrzcie, chuja. Don't you dare walk away from me, Lee! Get back here and finish this, Lee! Nie no, zabiliśmy jednego brata, no to... Kopnij. Nie. Zostawimy go. Odchodzimy. Oszczędziliśmy Andy'ego, ale i tak już widzę, że tam chyba walkery idą. Przedostają się. No i zjedzą go. Dobra, spadamy stąd. O, i ta jego matka też tam idzie. Również zamieniona w Walking Dead'a. I co to będzie? Zakończenie epizodu? Sezonu, czy... Nie, jeszcze nie. Ta Lili jaka splamiona krwią w ogóle. A i wracamy do naszego motelu pewnie. Hey Lee, I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? We should have known something was up. How the hell do we foresee that? Come on, Lee. I don't know. I really don't. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. How are you doing? I'll be fine.
Just not as young as I used to be. Czyż on był postrzelony? Hon, go on ahead and give me and Lee a second. Właśnie, my tu mamy chyba do pogadania. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? You murdered Larry. Fuck you, man. You're alive because of me. Why didn't you have my back? I saved your wife and kid. No, I saved them. By making sure Larry didn't kill us. Wyjebane mam tego Kenego. Jak na początku go lubiłem, to teraz po prostu mam wyjebane. Well, maybe we should stay out of each other's way for a while. Przez całe życie, kurwa. Już wolę iść z resztą niż z nim. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? I shouldn't have done that. They were very bad men, Clementine, but that doesn't mean I had to kill them. Why did you? I wasn't thinking. I was angry. I was scared. But I did the wrong thing. You should never kill anybody unless you absolutely have to, okay? Okay. Hey, Dad. What's that noise? Sounds like a car. Oh, God. Not more strangers. No, najwyraźniej ktoś tutaj się zbliża. A nie, samochód, włączone światła, tak więc ktoś tutaj niedawno... Ktoś tu jest. Okej, podchodzimy powoli do wozu. No ale co to znaczy powoli? Nikogo nie widać. Tutaj wyciągnęliśmy klucze, nie ma paliwa. Oh, crap. Baby, you gotta see this. Zapasy jedzenia. Pięknie. To się nam troszeczkę poszczęściło. This food could save all of us. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? No i co teraz zrobimy? Bierzemy to żarcie, czy zostawiamy? Kurde, myślałem, że tutaj będzie opcja, że możemy poczekać. No ale w takim wypadku bierzemy to. We have to take this, Clementine. We need it to survive. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. Dokładnie. Klapa od bagażnika, tu mamy jakiś klucz, no to pewnie kluczem otworzymy. Aha, klucz od samochodu, no tak. No i dobra, bierzemy zapasy. Zapasy. Co ona kiwa głową, to co ona by wolała zrobić innego, bo nie wiem. Następne pudło.
Ale pełne pudło żarcia, pięknie. This hoodie looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. We're not like the bandits, honey. We didn't hurt anybody to get this. Understand? I guess so. Już wszystko? Jeszcze tam było kilka rzeczy. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. No właśnie. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Oh, God. Lee, you're gonna want to see this. Oh, shit. Co tam takiego jest? A, ktoś nagrywał ich. Aha. A, to ta babka. It's a living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. People who Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Aha. Czyli już nie biorą jedzenia z tej farmy. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases left. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Whoa. He's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! Przed nami długa droga. To jest kolejny epizod, który będziemy mogli przejść i niestety, kurde, nie przeczytałem tego, ale to sobie będziecie mogli zatrzymać i zobaczyć mniej więcej, jak sobie radziłem i czy jestem w większości, czy w mniejszości ludzi grających w Walking Dead. Tak więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, tak więc zakończyliśmy drugi sezon. No i wyczekujcie, gdyż jutro powinien pokazać się kolejny odcinek. I rozpoczynamy sezon trzeci, tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Siemano!